To co, chłopaki, a tak, tak jest. Nikt nie spodziewa się dzikiej bomby. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś widzimy się z LEGO Star Wars 8016 Hiena Droid Bomber, moi drodzy, czyli droidem sępem, ale bomberem, który spokojnie mógł zaskoczyć swego wroga. A no właśnie, moi drodzy, w ogóle. A dobra, zaraz dojdziemy skąd ta piosenka. Moi drodzy, skupmy się jednak na zestawie 8016. No ma już prawie 10 lat na karku, także trochę jest. Pochodzi on ze złotego wieku zestawu wojen klonów, tak? Złotego czasu, kiedy wojny klonów wychodziły na ekranach komputerów, kiedy właśnie LEGO Star Wars świętowało złote czasy, jeżeli chodzi o zestawy z wojen klonów. Moi drodzy, zawierał on 3 figurki w środku. Wszystkie 3 są to identyczne droidy, dlatego my pozwolicie tylko jednego. Ciekawy, bo ciekawe kolorki. W sensie wtedy ten szary był ciekawy, bo nie był taki codzienny, ale już ten taki brązowawy, no to do dziś jest mega rzadkością, jeżeli chodzi o droidostwo. Z tyłu posiadał on, no to jest jetpack, moi drodzy, bo tak jest. O, to był tam taki odcinek, że one latały w kosmosie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czemu tu mi się inne zestawy pchają na recenzję. Idźcie sobie, idźcie. O, od razu lepiej. Także tak się prezentował droid. Wszystkie trzy, mówię, są identyczne, także pozwolę sobie ich nie omawiać. Mówię, jeżeli chodzi o kolorystykę, do dziś jest ciekawie. Moi drodzy, natomiast jeżeli chodzi o samego Hiena Bombera, no to on jest przelotem u mnie na kanale, gdyż nie zostaje u mnie. Oczywiście jest to jeden z tych zestawów, który kupiłem w Mixie, odbudowałem, wylądował w moim sklepie przystańklocków.pl, a teraz zakupił go ktoś z was, więc on zaraz leci, będzie rozbudowany i zrobi Moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna informacja jest taka, że kurczę, no ten zestaw jest dla mnie mocno kontrowersyjny. Dlaczego? Z jednej strony średnio mi się podoba, w ogóle sępy to tylko ten z 99, którego zresztą recenzję macie tutaj, jeżeli nie wiecie, o którym mówię. A bomber, no to zupełnie jak dla mnie średnio, moi drodzy. Natomiast jest to jeden z pierwszych zestawów, który pojawił się u mnie na rzeczonej przystani klocków, który kurde stwierdziłem... Kurde, fajne są te pojazdy ze Star Warsu, a jakby sobie jednak zostawić? I właśnie nie wiem, czemu pomyślałem o nim. Lecz wtedy zacząłem się nim bawić i, moi drodzy, okazało się, że jest tu... No właśnie, dlaczego? Nie jest to zbyt dobra konstrukcja. To znaczy, oczywiście dla fanów Wojen Klonów jest to super, ale mówię o samej konstrukcji. Okej, zacznijmy od tego. Mamy tutaj, tak jak było w Gwiezdnych Wojnach, wiecie, tutaj są te paczałki tego droida. Również, co jest bardzo akurat fajne, jak w Gwiezdnych Wojnach nam się to potrafi podnieść, już pokażę, w ten sposób do góry. I to jest akurat okej, to wygląda ładnie. Mamy tutaj również opcję bawialną z dołu, która po prostu jest torpedami, która jest stricte opcją bawialną, bo jak widzicie, mamy tutaj jakieś gumeczki, jakieś systemki, 4 bomby nam tutaj wiszą. I jak, moi drodzy, one działają? Przyjrzyjcie się. Chytamy sobie tutaj jak pistolet i uwaga, co robimy? No właśnie. Pierwsze bomby i uwaga, drugie bomby. Tak jest, moi drodzy. Mamy tutaj system, który pozwala nam odchylać na gumkach te systemy, pozwalając, by bomby wypadały. No ja uważam akurat tą opcję bawialną za... No ujdzie, chociaż ostatnio mówiłem w top 7 rzeczy, których w LEGO nie lubię, że mnie opcje bawialne generalnie frustrują, ale te bomby jestem w stanie jakoś tak, kurczę, przecierpieć. Chociaż wolałbym, żeby one po prostu były odpinane ręcznie. Wiecie, dlatego tak mówię? Ponieważ, no po prostu średnio jest jak chycić, moi drodzy. Ten tutaj spust, jak widzicie, no tutaj się musimy zaprzeć oto kciukiem i tyle. Ale zaraz odchylamy to, to nam łatwo odchodzi od do góry, gdyż to jest ten element unoszony do góry, więc to, no nie jest za fajne. Moi drodzy, kolejnym minusikiem jest to, że no właśnie, jak już widzicie, płaty, no one się tak w filmie nie ruszały. Natomiast tu są, spójrzcie, zrobione na tych zawiasach i one mogą takie karkołomne rzeczy robić. Oczywiście, mogą też zrobić to, co powinny robić w filmie, co mogą robić w filmie, i to jest fajne, i to jest ładne, i to jest super opcja. Natomiast jest to jedna z tych opcji, które, kurde, LEGO dziś coraz częściej praktykuje. To znaczy, dopóki stoisz na półce, wygląda to ładnie, ale zaczynasz się bawić i jest gorzej, gdyż to po prostu rusza się bardzo luźno, bardzo łatwo w zabawie jest, bawiąc się, no właśnie, zahaczyć o to, ruszyć to, no i kurde, on później lata taki wymiętolony, więc no niestety, ajajajaj.
w tym wypadku, no bo kurczę, no mogli zrobić to tak, żeby jakoś był w jakiś sposób było stabilizowane, coś nawet do środka może wyginać, no nie kontrolujemy tej wyginalności, bardzo łatwo to jest zniweczyć ten jakże fajny efekt. Natomiast fajniejszym efektem, którego już tak nie jest łatwo zniweczyć, są oczywiście przesuwanie, o, tutaj tych jego nóżek, żeby mógł, o, sobie nawet tak stanąć, tak się poruszać, to jest okej, chociaż, jak widzicie, no jest to takie wątpliwe, chwieruta, on się mocno na tych nóżkach wątłych, ale raczej nie spotkałem się z motywem, by tutaj nam się coś rozwaliło w locie. Również tu od dołu jest coś, co mnie trochę boli, co jest trochę ajajajaj. Mianowicie, o, on się tak rusza tam tutaj ten element, no i nie wiem, czy coś tak powinien ruszać, czy nie, może ja czegoś nie wiem i jednak jest to kanoniczne, a ja po prostu coś pomerdałem teraz, moi drodzy, a on, to jest normalne, że się tak rusza, bo wygląda, jakby to coś faktycznie miało być, ale kurde, no ja nie zarejestrowałem czegoś takiego w życiu, bo coś tu miało być, więc zakładam, że to po prostu tak wygląda. Wszystkie elementy, które tu widzicie z czymś, to są oczywiście naklejeczki, moi drodzy, naklejka, 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 o tym również mówiłem w swoim top 7, że za bardzo tego nie lubię, również na tych elementach mamy tutaj naklejki i mówię, no nie wiedzieć czemu jest to jeden z pierwszych zestawów, który kurde, jak na niego spojrzałem, stwierdziłem, że kurde, no może jednak fajnie by sobie było te pierwsze zestawić w swojej przystani zostawić, a nie wszystko tak wyprzedawać, moi drodzy, ale jednak sprzedałem, więc liczę, że mimo wszystko gdzieś do mnie wróci za jakiś czas i będę mógł go odbudować i wtedy go sobie już chyba jednak zostawię, bo nie wiedzieć czemu tenże troszkę taki karykaturalny to do zasady, nie mówię, że zestaw jest karykaturalny, ale po prostu ten pojazd, no bo takie długie to no mi się w ogóle co do zasady po prostu średnio ten zestaw podoba jako zestaw sam w sobie, natomiast fajnie na pewno dla niejednego fana wojen klonów, że takie coś wyszło, nie, bo jednak jest on spoko i wygląda o dziwo fajniej niż bym przypuszczał, w sensie myśląc o nim przed zbudowaniem. Natomiast moi drodzy, no pomimo tych dużych błędów, które tu mu jakby wytykam, uważam zestaw za fajniejszy niż słabszy. Na półce w ogóle rewelacja, bez półki trochę gorzej. Mimo wszystko zdecydowanie dałbym mu dużego plusa. Pomimo tego, że kurczę, gdyby tylko rozwiązać te problemy z tym wyginalnym tym, żeby to się jakoś blokować, tutaj kurczę z tym pistoletem, no bo to średnio się mieści, jak już się mieści, to wyginamy ten element. No nie wiem, no naprawdę nie można tu było dać jakieś szóstki, żeby nam ładnie to spięła, żeby to się nie ruszało. Uważam, że można było tutaj pokombinować troszkę mimo wszystko, ta szóstka mogła być zdejmowana. No moglibyśmy, moi drodzy, o tym długo rozmawiać. Zamiast tego ja cały czas tyrpę ten mój biedny statyw, on się przekrzywia na ten bałagan, który jest obok, moi drodzy. Niemniej, no będzie. Będziemy się żegnać w dzisiejszym filmiku. Nie zapominajcie jednak, że jeżeli jesteście fanami Star Warsu, to wpadajcie na mój kanał gamingowy, gdzie jest Star Warsu potąd, po szyję. Możecie się najść Star Warsu na moim kanale gamingowym. Wpadajcie też na inne recenzje, których oczywiście nie brakuje na moim kanale, więc jest mega Star Warsowo. Nadrabiajcie, nie traćcie czasu, zostawcie suba, lajka i komentarz. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych recenzjach i piszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tym też również tutaj zestawie. Bye!